Przez ponad wiek od ostatniego rozbioru Polski pokolenia patriotów nie tyle łaziły po teatrach i operach, co siedziały w salonach i spiskowały. Gadało o ewolucjach agrarnych, rewolucjach, a i urządziły dwa powstania. Gdy wreszcie nastał wielki dzień, 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, coś z tym faktem trzeba było zrobić. Co poprzedzało tę wiekopomną chwilę i co nastąpiło tuż po niej, o tym opowiada wystawa w Jaworznickim Muzeum. Drogi do Niepodległej. Wystawa Drogi do Niepodległej przedstawia historię prób odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą, począwszy od roku 1905 do 1921 roku, kiedy zakończyło się ostateczne kształtowanie granic II Rzeczypospolitej już po trzecim powstaniu śląskim i po traktacie ryskim, czyli dwa lata po traktacie wersalskim z czerwca 1919 roku. Niezwykle mocną stroną wystawy jest bardzo duża ilość ikonografii, zdjęć, fotografii, dokumentów, kopii dokumentów archiwalnych, których na co dzień nie możemy zobaczyć w jednym muzeum, ponieważ zostały one odszukane i powyciągane na potrzeby tej wystawy z różnych archiwów i zbiorów prywatnych. My zapraszamy na tą wystawę wszystkich, młodzież szkolną, rodziców z dziećmi, osoby starsze. Zapraszam zwłaszcza 11 listopada, wtedy muzeum będzie otwarte od godziny 11 do 16. Wystawę przygotowało Warszawskie Muzeum Niepodległości. Pozaglądało do zbiorów m.in. Archiwum Akt Nowych, Archiwum Akt Dawnych, Centralnego Archiwum Wojskowego i z tego przeszukiwania stworzyło bogato ilustrowaną, unikalną prezentację. Na niej takie rarytasy, jakich nigdzie indziej by się nie uświadczyło. Kazanie biskupa Bandurskiego podczas żołnierskiej mszy pasterskiej 25 grudnia 1915 roku. Okolicznościowa pocztówka legionowa z okazji Świąt Wielkiej Nocy, czy choćby depesza Józefa Piłsudskiego z 16 listopada 1918 o utworzeniu państwa polskiego. Do prezydenta Stanów Zjednoczonych, do królewskiego rządu Anglii i cesarza Japonii. Ale na tym nie koniec. Jest lista polskich ochotników w Stanach Zjednoczonych gotowych natychmiast i na później. Przybliża także te mniej znane wątki, jak na przykład zaciąg Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych do armii, błękitnej armii generała Hallera, co jest w sumie może nie nowinką, ale na pewno bardzo ciekawym aspektem w tych działaniach, które miały na celu odzyskanie niepodległości. Poza tym są tu przybliżone te kwestie najważniejsze, czyli podejście, polityka, która toczyła się tutaj w środowiskach polskich, w poszczególnych zaborach, w jaki sposób widziano przyszłość niepodległej Rzeczypospolitej, z kim współpracowano, ażeby tą Rzeczpospolitą niepodległą odbudować i odzyskać. Niektóre idee wolnościowe porzucono bezpowrotnie, jak na przykład powrót do monarchii, bo wszak wedle mało oświeconych król jeno żre, pardon, i się wyleguje. Pomysł Polski od morza do morza też nie znalazł zwolenników, przynajmniej do teraz. Ta arcyciekawa wystawa dla prawdziwych patriotów do 30 listopada.